Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny rekordowy opening. Mamy do otworzenia 1500 Medicine Pouchy, a dokładnie Belonging of a Deceased, na które z te Medicine Pouchy zamienimy. Na samym początku chciałbym po prostu podziękować wszystkim, którzy pomogli mi uzbierać te Medicine Pouchy. Sam zbierałem je po prostu bardzo długo, ale dzięki wam, dzięki waszej pomocy, to że niektórzy wysyłali za friko, niektórzy sprzedawali po niższej cenie, byliśmy w stanie uzbierać 1500 Medicine Pouchy. Chciałem podziękować w szczególności Kurolinie, która wysłała mi naprawdę powyżej 1000 Medicine Pouchy. I to właśnie dlatego ten opening nagrywany jest właśnie teraz. Oczywiście, żeby umilić sobie opening, przygotowałem sobie kawkę, zdrówko. Większość z was pewnie już wie, co to jest Medicine Pouch, skąd to wziąć, co z nich leci. Ale na wszelki wypadek przypomnę. Medicine Pouchy są to takie torebki, które lecą ze swam troli. Po co one w ogóle są? Otóż tak, Medicine Pouchy zamieniamy u NPC na Belonging of a Deceased, których wylocić możemy Slug Duck, czyli sałatę, oswajacz do ślimaka. Oprócz tego lecą z tych worków jeszcze addony do Afflicted Outfitu, Tartar Shell'e, Spider Silky, Honeycomby, Chicken Feathery, Piggy Banki. Istnieje też teoria, że leci z nich No String oraz Bochy, ale ja jeszcze ich do tej pory nie trafiłem. No i oczywiście leci też masa śmieci. Normalnie cena Medicine Pouchy może się wahać nawet od 1K do 5K, w zależności od serwera. Na Secure, czy na serwerze, którym gram, Medicine Pouchy kosztują od 3 do 6 tysięcy, cena się często po prostu zmienia, ale przyjmijmy, że wartość Medicine Poucha to jest 4,5 tysiąca, czyli wartość całego openingu 1500 Medicine Pouchy to jest 6 750 000. Jest to sporo kasy, także będziemy potrzebować dużej ilości sałat, żeby nam się to zwróciło. Okej, w końcu udało się zamienić wszystkie Medicine Pouchy. Trwało to tam około 15 minut. Teraz tylko sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście żaden Medicine Pouch nie został, a nie został, czyli Belongings. Mamy 1500. Usprawnimy sobie cały ten system otwierania. Wystawię wszystko po prostu na markecie, po czym zlikwiduję ofertę i teraz wszystkie moje, wszystkie worki znajdą się tutaj. Przez to mamy 47 stron z workami do otworzenia. Jeszcze przed startem łyk kawy. Tybiska kawa codziennie o 10 rano. Dobra, startujemy! Mamy chicken feather, nic z tego jednak. Dobrze, to się stakuje przynajmniej, to może to w miarę szybko pójdzie. Te śmieci możemy od razu zaczął wyrzucać, albo przynajmniej je tutaj przenosił. Tyle się aż zepsuło? Nie, aha, bo one się stakują cały czas. Dobra, dobra, piggy bank mamy. Powiem wam, że trochę to zejdzie, trochę cały ten opening zejdzie. Szeliki też wyrzucę oczywiście. I co? I nic, dalej, masa śmieci. Nawet addon jeszcze nie poleciał, już mamy 45 stron. Zrobimy sobie w takim razie do 25 i zrobimy wstępne usuwanie. Jest spiders. Co jest? Dwie sałaty. Tak się naklikałem, kurczę, nawet nie zauważyłem. O, Kurolina do mnie wreszcie pisze. Tak, właśnie je otwieram. Kurolina, dziękuję bardzo oczywiście za medycinki. Doszły oczywiście i właśnie dwie sałatki trafiłem. Kurde, no to nieźle, już mi się to podoba. A jeszcze mamy 44 strony i to dwie tak pod rząd nagle. Dobra, lecimy dalej, nie ma co, ale dobra, czekajcie, jeszcze tutaj dwie. Już możemy zrobić takie wstępne podsumowanie. Mamy 43 strony jeszcze, już mamy dwie sałatki. Posiadamy 11 honeycombów, 2 turtle shell'e, spider silka. I w sumie to tyle z takich wartościowszych rzeczy. No i piggy banka, 1K. Wow! Dobra, lecimy dalej po prostu. Ale niespodzianka, tak nagle rozklikałem się, myślałem, a za powoli to idzie. A tutaj sałatka, jedna, druga. Aż miło. Jest, mamy tutaj item do addonu. Oby jak najwięcej takich itemków. Chyba będę musiał te wartościowsze itemy przerzucić gdzieś. Albo przynajmniej tak, garliki sobie tu rzucę na górę. Bo to się nie stakuje, a mi zajmuje miejsce. No i sałatki też chyba przerzucę, nie? No piggy banka rzucę też na górę. Dobra, na razie mamy miejsce. Trochę taki opening zejdzie, więc no, mam nadzieję, że jesteście trochę cierpliwi. No i dalej jeszcze nic ciekawego. Potrzebujemy więcej sałat, dużo więcej sałat. To akurat tak w tym momencie, jak Kurolina napisała, to akurat sałatki poleciały. Jakby normalnie wyczuła, Kurolina, pisz do mnie więcej. Bo to farta mi coś chyba przynosisz. Strasznie dużo śmieci, strasznie. W ogóle ciekawy jestem, po ile jest sałata, później sprawdzimy, bo jeszcze nie patrzyłem nawet na markecie, czy coś w ogóle... Jest drugi item do addonu. Oraz... O, 100 golda to już mogę też przerzucić. Drugi item do addonu oraz piggy bank. Są nam 40 stron. O kurde, to przerzuciłem, to też rzucam te itemy do addonu na górę. Garliki. Ale to nie teraz, nie polujemy na garliki. Lecimy dalej.
Mamy 38 stron. Nice, nice, nice. Jest maska, drugi addon, spoko. I muszę otworzyć nowy plecak. No i co, no i lecimy dalej, lecimy. Jest kolejny addon, nieźle. Nie patrzę na te itemki stakowalne, bo one po prostu tego nie widać dobrze. Ale to nic, to nic. To wy sobie obserwujecie. Gdzie są moje sałaty? Potrzebuję jeszcze, kurde, nie wiem, z 10 by się przydało, nie? Oczywiście, jak najwięcej. Na razie to słabo wygląda. A, już nam się zrobił stak robaków nawet z tego wszystkiego. Dobra, mamy 35 stron jeszcze z medicinkami, także ja sobie jeszcze kawkę popiję. Zdrówko. Dobra, dalej, lecimy! Kolejne szybko 5 stron, albo nawet wszystkie. Nie ma co zwlekać. Później właśnie będzie wielkie czyszczenie depo, ale to na razie nie myślmy o czyszczeniu, tylko na razie myślmy o zdobywaniu kolejnych skarbów tutaj z medycynek. Ale no, jakby na to nie patrzeć, przynajmniej mieszkańcy będą zdrowi. O, mamy kolejny addon, bo te medycyny poprzez zbieramy po to, żeby właśnie plaga Venore się nie szerzyła. Więc no przynajmniej dbamy o to, żeby mieszkańcy byli zdrowi. No zawsze jakaś tam pozytywna strona tego wszystkiego tutaj jest. Ale strasznie dużo śmieci, strasznie dużo. Ciekawe, ile już otworzyłem. Teraz już nic nie leci w ogóle. A nie, no lecą cały czas Turtle Shell'e i Spider Silk, już 3 nawet mamy. O, otworzyłem świnkę przez przypadek, no i proszę bardzo. Było 1K i już nie ma. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Dobra, mamy 30, zobaczmy ile medicinek jeszcze nam zostało. O kurczę, zamknęło mi się to. Nie medicinę, belongings. 939, czyli już mamy 500. 500 jest za nami. Powiem wam, że w takim razie to jest dość słaby wynik. 500 za nami, a my tu dopiero mamy dwie sałatki, to... No, dobra. Może nie jest tak źle. Jeszcze może nadrobimy. Dawać sałatę. Jedną, drugą, trzecią. 10 od razu, pod rząd. Módlcie się do waszych bóstw, co by nam przyniosły trochę szczęścia. Kolejna maska. Maski nie są aż takie drogie. Też później sprawdzimy cenę pod koniec. Sprawdzenie nagrywania działa. Okej. Okay. Pomyślcie sobie, gdybym na przykład coś zepsuł i nie ustawił nagrywania i 1500 medycynek byłoby otworzonych bez nagrywania. O kurde, o jest, Plague Bell. Znaczy no, to nie masz takiego wow, ale zawsze to jest coś. Ja zawsze czytam Plague Bell, to jest Plague Bell czy coś w tym stylu. Oczywiście, jeśli już teraz podoba wam się film, zachęcam do zostawienia łapki do góry. Gdzie jest sałata? Gdzie jest sałata? Ale jakie ładne tutaj widzisz, fashion normalnie, kołty lecą, ale niestety ja ich nie będę nosił. Jeszcze nie. Świniaczków, dużo rozbitych świniaczków. Dlaczego nie pełne chociaż? Zawsze to by się zwróciła, tam chociaż 1/3, 1/4. Jest następny dzwoneczek. Nic nie chce lecieć. Dobra, mamy 25 stron jeszcze. Dostaliśmy w takim razie 3 Spider Silki, 28 Honeycombów, 24 Turtle Shell'e i 37 Chicken Feather'ów. No i dalej te dwie sałaty z przedtem. To jest całkiem zły wynik. Spodziewałem się więcej tych sałat, jak na taką ilość otworzonych worków. No nic, no, dalej ciśniemy. Jest kolejna maska. No to wciąż tylko maska. Jest tutaj, o jest następne dwa przedmioty. Czyli dwa addony kolejne, dobra, ja chyba muszę otworzyć jednak plecak na to, na te addony. Bo jednak tego dosyć sporo leci. O tak, możemy otwierać dalej. No otwierało się plecaków, no ale niestety. Jest, trzecia sałata, trzecia, ale to kurde wciąż za mało. Dajcie mi więcej, trzy sałaty. Trzecia sałata wypadła. Belonging. Zostało nam 700, no to mamy 800, 800 już w sumie otworzonych, jesteśmy poza połową, a wciąż za mało sałat posiadamy. Ale to nic, jeszcze jest szansa, jeszcze się wszystko może oczywiście zdarzyć. Jest dzwoneczek, spoko. Mam nadzieję, że ich cena jest wysoka. O kurczę, a jajko wypadło. A nie mogę tu wrzucić, trudno, to ja je zjem po prostu. Jest maska, trzy sałaty, kurde. Wciąż za mało. Dawaj sałatę do cholery. nic z tego. 21 stron zostało jeszcze. Już, następna maska. Tak troszkę przyspieszam klikanie, bo tak wtedy ostatnio też przyspieszyłem, to mi akurat wypadły te sałatki, więc może i tym razem mi to przyniesie jakiegoś tam farta. Chociaż trochę. Kurczę, 3 sałaty. Czy to jest dobry wynik póki co? Nie wiem, zobaczymy jaka ich cena jest. Ale no, skoro cena medycyny pouczy idzie w górę, no to równie powinna iść do góry cena slag dragów właśnie.
Więc w tym momencie możliwe, że sprzedamy to za całkiem sporo, skoro obecnie kosztuje 5000 jedna medycynka na markecie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dalej nic. No jest maska. I zostało 17 stron jeszcze. Ja też słyszałem od ludzi historię, że otworzyli po 1000, po 500 i też nie mieli nawet jednej sałaty, więc ja już się cieszę, że chociaż te 3 są. 3 to jest takie minimum. Jest! 4! Gitara! Proszę tutaj się koło tych sałatek ustawić poprzedni. O kurczę, wyrzuciłem. A to jedno mniej. Jest 4 sałata i jeszcze... Jest! Fuck yeah! 5 sałat! To jest całkiem dobry wynik. I to jeszcze wciąż nie koniec. Mimo wszystko, ja już z openingu jestem zadowolony. Zobaczmy, ile jeszcze zostało tak naprawdę. Belongings. 446 jeszcze zostało. Spoko. I mamy 5 sałat. Zdrówko wasze. Jest maska od razu, bardzo dobrze, więcej, dajcie mi jeszcze więcej, pobijmy jakiś rekord, kurde, nalodźmy tych sałat tyle, co jeszcze nikt nie wylocił. Kurolina, pisz do mnie, bo ty mi szczęście przynosisz coś. Ojej. Mamy maskę, spoko. Śmieci, nic. Robaki się już zestakowały, to robaki do wyrzucenia. Jest piggy bank, zawsze to 1k do przodu. Ale dawno garlic żaden nie poleciał, aż dziwne, nie? Same śmieci. Jest dzwoneczek kolejny. Są 12 stron jeszcze, 12 stron to jest spora szansa, że jeszcze nam kilka sałat wydropi. O kurczę, otworzyłem jedną świnkę. To nic się nie dzieje takiego. Mówiłem, że nie lecą świnki, to teraz już następna poleciała. Oj, sałaty w ogóle nie lecą. Pamiętajcie, jak się narzeka, to jest większa szansa. O, widzicie? Następny piggy bank. Ej, te sałaty coś dawno nie poleciały. Przydałoby się, żeby coś poleciało. Takie igranie z losem, że tak powiem, nie? Dobra, kolejne 100 golda. Co jest? Dajcie mi sałatę, a nie piggy banka. To jest bardzo długi opening, ale mam nadzieję, że też rozumiecie powagę sytuacji. Dużo medycynek to jest naprawdę długi czas oglądania. Pewnie i tak większość przewinęła sobie po prostu na sam koniec, ale pełno jest tych... O, jest addon. Aż mam pełen plecak addonów, spoko. Tutaj nic. 5 sałatek na 1500 medicine pouch, czyli 1 na 300 wychodzi póki co. O, jest. Mamy tutaj Plague Bella. Jeszcze nie. Na razie jeszcze za mało. Ale z 6 jakby było. Proszę bardzo. Ile śmieci! Jakbym mógł te śmieci jeszcze sprzedać, to już bym był całkiem szczęśliwy. Zawsze by się coś tam zwróciło troszkę więcej. O kurde, nam się już kończą tutaj Belonging of the Seas. Mamy 4 strony, już nie całe. Dajcie, jeszcze z 2 sałatki. Niech siądą. Kurczę, jest, mamy maskę. Druga maska. Ale gdzie jest druga sałatka? Niech się los uśmiechnie, może chociaż jeden opening wyjdziemy na plus. Żeby potwierdzić, że tak, opłacę się czasami zabawić w hazard. To już lepiej chyba było te pieniądze wziąć i na kostkę iść po prostu postawić high lub low i spokój. Niż się bawić w otwieranie tego. O kurde, ostatnie medycynki. O, to jest, czekaj, ostatnie 4 teraz są. Trochę smutek, no uwaga, raz, 2, 3, 4 i... Nie ma nic, kurde. Ale mamy 5 sałatek. Dobra, trzeba zrobić teraz małe podsumowanie. Ale pierwsze kawki. O kurde, powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony. Patrzę na market, jest tylko jedna sałatka za milion i 720 tysięcy jest na kupno. Mam 5 tych sałatek. Jakbym sprzedał na przykład po 1 kk, i tak będę w plecy. I tak bym był w plecy, ale to by się... Nie, no nie byłbym w plecy, no. Dobra, ja sobie podsumuję wszystko i za chwilę wam przedstawię cały wynik, jak to wyszło. Okej, czas na podsumowanie całego openingu. Powiem wam szczerze, że nie wyszło tak źle, jak myślałem. Sałata, jak wam pokazywałem, kosztuje milion na markecie. Jest tylko jedna sztuka na sprzedaż. Na oferty kupna jest to 700 milionów plus. Jest ich wiele. Mógłbym sprzedać od razu od ręki za 700. Jednak ustaliłem cenę 850 i myślę, że po takiej cenie śmiało mógłbym te sałaty sprzedać. Przyjmując cenę 850, to wyszło nam za sałaty 4 250 tysięcy. Dodatkowo 52 tartelszele, które liczyłem po 9,5 tysiąca, dało nam 484,5 tysiąca. 15 spider silków, które mógłbym sprzedać po 15 tysięcy, dałoby mi 225 tysięcy. 61 chicken federów po 1500 sprzedając, dałoby mi 91,5 tysiąca. 63 honeycomby warte 2,5k za sztukę, dałoby mi 157,5 tysiąca. No i itemki do addonów, czyli Plague Bell, 12 sztuk po 25k, dałoby mi 300 tysięcy. Oraz Plague Maski, 16 sztuk po 10 tysięcy, dałoby mi
160 tysięcy. No i sam koniec zostało 8 piggy banków, które mogłem sprzedać za 1500 i dałby mi to 12 tysięcy. W sumie za wszystko wyszło razem 5 680 000 i 500 GP. Powiem wam szczerze, że jest to naprawdę dobry wynik. Ceny, które przyjmowałem w tym openingu, oczywiście pochodzą z marketu. Jest to cena obecnie wystawionych itemków na sprzedaż, jeszcze obniżona o trochę w zależności jak bardzo różniła się od cena sprzedaży, cena kupna. Także prawdopodobnie te wszystkie itemy zeszłyby właśnie po tej cenie. Teraz gdybyśmy kupowali rzeczywiście te medicinki po 3,5 tysiąca, to by nam się myślę prawie że zwróciło. Ja oczywiście nie narzekam, bo większość tych medicinek i tak było za friko. No i teraz jest kwestia, co zrobimy z tymi sałatami. No to myślę, że tak. Jedną sałatę oczywiście odeślę Kurolinie jako podziękowanie za wszystkie medicinki. Wiadomo, nie jest to odpowiednia ilość, ale Kurolina stwierdziła, że bardzo lubi openingi, więc spoko. Od jutra będzie jeździła na ślimaku. Druga sałata pójdzie do was. No i co zrobić, żeby taką sałatę otrzymać? Oczywiście skomentujcie po prostu ten film. Wyniki tego losowania będą umieszczone na mojej stronie na Facebooku wraz z czerwcowym losowaniem dla sponsorów. Oczywiście, żeby odebrać sałatę, potrzebujecie postać na Sekurze. No i powiem wam tak szczerze, że jestem zadowolony. Myślałem, że jednak poleci troszkę więcej sałat, jednak ten wynik mnie w całości zadowala, biorąc pod uwagę też inne przedmioty. Wyszło całkiem przyzwoicie. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę, w takim razie zapraszam was codziennie na streamy, zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia materiału, jeśli się wam podobał. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku, gdzie też będą wyniki losowania właśnie tej sałaty. Widzimy się następnym razem, trzymajcie się, do zobaczenia i piona! Elo.